W USA trwa batalia o życie. Amerykańscy kongresmeni chcą lepiej chronić dzieci nienarodzone. Pomóc w tym mają projekty ustaw, które trafiły do kongresu. Przez niemal 5 dekad w USA zabijanie dzieci nienarodzonych uznawane było za prawo konstytucyjne każdego obywatela. Był to efekt wyroku z 1973 roku, ogłoszonego na kanwie precedensu Roe vs. Wade. Wyroku, który na śmierć skazał dziesiątki milionów niewinnych małych istnień. Była to tak zwana aborcja na życzenie, mówi Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. W niektórych stanach obowiązywała ona nawet aż do porodu, aż do momentu rozpoczęcia akcji porodowej można było zabić dziecko w łonie matki. Co 82 sekundy w sieciach Planned Parenthood, największej za oceanem organizacji preaborcyjnej, ginęło troje niewinnych, nienarodzonych dzieci. Ginęło do czasu, kiedy Sąd Najwyższy USA w przełomowym wyroku opowiedział się za życiem, uchylając wyrok z 1973 roku. Został stwierdzony za niekonstytucyjny i tutaj miał to odbicie i przełożenie potem na wyroki sądów federalnych w konkretnych przypadkach. W 15 stanach 70 klinik aborcyjnych Planned Parenthood zostało wówczas zamkniętych. Niestety jednak nie wszystkie. Te, które cały czas funkcjonują, twierdzą, że pomagają kobietom rozeznać ich życiową drogę. W rzeczywistości jednak każda kobieta, która zgłasza się do Planned Parenthood, otrzymuje tylko jedną propozycję – zabicie swojego dziecka. Szokuje jednak nie tylko to. Udowodniono jej, że handlowała na potęgę szczątkami ciał abortowanych dzieci, które niestety dla chociażby niektórych organizacji produkujących kosmetyki są takim bardzo luksusowym, przepraszam za wyrażenie, surowcem. Na swoim koncie oprócz zabicia niewinnego ludzkiego życia Planned Parenthood ma również ogromne sumy pieniędzy, sumy opiewające na miliony dolarów. Planned Parenthood jest tą firmą, która, tą organizacją, która sponsoruje w wielu przypadkach kampanie parlamentarne, kampanie prezydenckie poszczególnych kandydatów. To jednak, jak wskazuje prawnik Marcin Jakubczyk, jest system naczyń połączonych. Więc jeżeli oni sponsorują kampanię poszczególnych polityków ze strony oczywiście Partii Demokratycznej, to myślę, że nie pozostaje to bez reakcji zwrotnej z ich strony. Z pieniędzy federalnych, czyli podatników, budowana jest fabryka śmierci, a temu sprzeciwiają się republikanie. I właśnie dlatego do amerykańskiego kongresu skierowali oni kilka projektów ustaw, które mają skutecznie zakręcić kurek dotujący Planned Parenthood.